Ruszamy w dalszą podróż po magicznym Egipcie, miejscu narodzin jednej z najstarszych cywilizacji na Ziemi, kraju nieopisanej różnorodności, monumentalnych piramid, nieprzebranych wód Nilu, słońca prażącego nad Saharą, złotych plaż oraz zachwycającej rafy koralowej. Płynąc z Edfu w górę Nilu, zbliżamy się do świątyni w Komombo, poświęconej Haroerisowi, dobremu lekarzowi. Świątynia stoi na niskim cyplu w pobliżu zakrętu rzeki, gdzie na piaszczystych brzegach wygrzewały się w starożytności krokodyle. A tak wyglądała budowla w XIX wieku, według rysunku Davida Robertsa. Idąc w kierunku świątyni, przechodzimy przez niewielki park, w którym z bliska możemy przyjrzeć się, jak rosną niektóre znane nam rośliny. Największe zainteresowanie wzbudzają limonki i bananowiec, którego kiście bananów są skierowane do góry, a nie, jak się powszechnie uważa, wiszą do dołu. Jesteśmy już na terenie świątyni. Ponieważ dziedziniec został zniszczony przez wylewy Nilu, wzrok od razu przyciąga symetryczna fasada sali hipostylowej. Zachowane kolumny wyrastającej ze ściany zakwitają kapitelami w kształcie kwiatów pod fragmentem ćwierćkolistego fryzu ze skrzydlatą tarczą słoneczną i bliźniaczymi ureuszami nad każdym portalem. Od wewnątrz na ścianie wejściowej znajdują się wspaniałe reliefy przedstawiające koronację Nosa w obecności Haroerisa, Sopka, Gadżet i Nechebet. Idąc dalej w głąb świątyni, dochodzimy do zewnętrznego korytarza, domu narodzin. To tutaj oczekiwano na spotkanie z dobrym lekarzem. Wyżłobione uszy słyszały prośby, a oczy symbolizowały uzdrowienie. Dużą uwagę zwiedzających przyciągają reliefy świadczące o wyrafinowaniu i poziomie medycyny sprzed 2000 lat, przedstawiające narzędzia chirurgiczne, dentystyczne, takie jak skalpele, piły do cięcia kości, odsysacze, kleszcze. Tuż obok płaskorzeźba przedstawiająca rodzącą kobietę w pozycji siedzącej. Sanktuarium, z którego niewiele zostało, ukazuje nam bardzo ciekawe miejsca. Na przykład tutaj, pomiędzy podwójne mury, wchodzili kapłani i przemawiali w imię Boga. Pogłos, który wydobywał się zza ścian, zawsze robił wielkie wrażenie dla składających ofiary. W tym miejscu możemy również zobaczyć, jak były łączone kamienne bloki bez użycia zaprawy. Wycinano w nich charakterystycznie ukształtowane otwory, w które wkładano nasączony wodą odpowiedni kawałek drewna. W trakcie wysychania drewniany kołek się kurczył, ściskając sąsiednie boki do siebie. Na dziedzińcu na zewnątrz świątyni znajduje się święta studnia, w głąb której prowadziły schody. Nie do końca wiadomo, jaką pełniła rolę. Jedna z teorii mówi, iż były w niej hodowane święte krokodyle. Druga, że to był Nilomierz. W zależności od poziomu wody w studni, który związany był z wylewami Nilu, można było określić wielkość składanej daniny przez poddanych. Więcej wody, większe plony, wyższe podatki.
Na chwilę zaglądamy do kaplicy Hator, w której obecnie znajdują się mumie świętych krokodyli sprzed 2000 lat, znalezione w trakcie wykopalisk. Ponownie jesteśmy na statku i płynąc w górę Nilu zbliżamy się do Asuanu. Kolejny raz załoga sprawiła nam miłą niespodziankę. Dziś kolacja przy świecach. O pierwszej w nocy, dopóki jeszcze temperatura jest znośna, wyruszamy przez pustynię libijską do jednego z najsłynniejszych zabytków Egiptu – świątyni Słońca Ramzesa II w Abu Simbel. Słońce zaskakująco szybko wyłania się nad horyzont. Przed nami pustynia libijska obejmująca 2/3 powierzchni Egiptu – ponad 680 tysięcy kilometrów kwadratowych. To wschodnia część potężnej Sahary, jałowy i niebezpieczny region, gdzie temperatura osiąga ekstremalne wysokości. W wielu wyrzeźbionych przez wiatr zagłębieniach oraz na powierzchni pojawia się woda, dzięki czemu przez pustynię ciągnie się łańcuch oaz. Te wyspy zieleni, oddalone od siebie nierzadko o 500 km, zamieszkane od wielu tysięcy lat, już w starożytności cieszyły się dobrobytem, gdyż wiodły przez nie szlaki handlowe. Przed nami kolejny posterunek policji, jeden z wielu w miejscach odwiedzanych przez turystów. Zabytki w Egipcie są pilnie strzeżone, już ponad 20 lat, ze względu na muzułmański ekstremizm. Gdy na początku lat 90. XX wieku ekstremiści ogłosili, że zaatakują egipski przemysł turystyczny, najwięcej napadów zdarzyło się właśnie w środkowym Egipcie. Przywódcy skrajnych ugrupowań, rozumiejąc swój błąd, że poprzez ataki na turystów pogłębiają swoją sytuację, oświadczyli, że nie będą już ich nękać. Niestety było już za późno. Policja zaostrzyła środki ochrony, a biura podróży skreśliły z tras wycieczek środkowy Egipt, ponieważ strach wziął górę nad ciekawością. To tutaj, na pustyni libijskiej, kiedy słońce rozpala piasek, na horyzoncie pojawia się słynna Fata Morgana. Zjawisko ogrzanego, unoszącego się powietrza do złudzenia przypomina wielkie rozlewiska wody, w których odbijają się samotne skały. Po kilku godzinach jazdy przez niegościnną pustynię jesteśmy na miejscu. Powoli wkraczamy na brzeg połyskującego w słońcach jeziora Nasera. Świątynia w Abu Simbel, wzniesiona przez potężnego faraona Ramzesa II, którego 4 kolosy ozdabiają fasadę, jest najsłynniejszym po piramidach i sfinksie zabytkiem Egiptu. Świątynia wyznaczała granice egipskiego państwa i miała uświadamiać potęgę faraonów wszystkim przybyszom nadciągającym z południa. Po upływie ponad 3000 lat nadal wzbudza zdumienie i podziw dla kunsztu jej budowniczych. Choć świątynia sprawia wrażenie, że została wzniesiona na chwałę swojego budowniczego, w rzeczywistości była poświęcona bogom Rehorachty, Amonowi i Ptachowi. Prace rozpoczęto w 5 roku panowania Ramzesa II, a zakończono po 30 latach. Gdy minęła epoka faraonów, przerwano pracę nad utrzymaniem świątyni i po pewnym czasie niemal całkowicie zasypał ją piach. Świątynia znikła z kart historii, nie wspominają o niej ani Grecy, ani Rzymianie.
Wreszcie w 1813 roku przypadkowo odkrył ją szwajcarski podróżnik Johann Ludwig Burckhardt, który tak opisał ten widok. Ponad powierzchnią widać jeszcze głowę, część piersi i ramiona jednego z posągów. Sąsiedniego prawie zupełnie nie widać, ponieważ głowa została odłamana, a piasek skrył go do ramion. Z dwóch pozostałych widać tylko diademy. Trudno powiedzieć, czy posągi stoją, czy siedzą. W 1817 roku Giovanni Balzoni, włoski awanturnik w służbie angielskiego konsula, zdołał dokopać się do wnętrza, ale spotkało go gorzkie rozczarowanie. Poza kilkoma niewielkimi posążkami, które zabrał, świątynia była pusta. Jak wyglądała w latach 60. XIX wieku, możemy przekonać się oglądając rysunki Davida Robertsa. Do dzisiaj wysoko na fasadzie, gdzie sięgał piasek, można obejrzeć wyryte podpisy odwiedzających to miejsce. Cztery kolosy na tronach o wysokości 21 metrów to największe posągi, jakie przetrwały w Egipcie. Same dłonie faraona spoczywające na kolanach są dłuższe niż wzrost przeciętnego człowieka. Posągi siedzą przy wyrównanym zboczu góry, ukształtowanym tak, aby przypominało pochyloną ścianę pylonu. U stóp kolosów stoją związani jeńcy, którzy symbolizują wrogów Egiptu. Obok nóg faraona stoją znacznie mniejsze, ale i tak naturalnej wielkości, posągi jego matki Tui, żony Nefretari i kilkorga ich dzieci. Ponad głównym wejściem, między głowami kolosów, znajduje się posąg Boga Słońca, Re, z głową sokoła. Głowa jednego z posągów została odłamana w wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło te tereny w 27 roku przed naszą erą. Świątynia sięga 60 metrów w głąb góry i ma bardzo prosty plan. Duża sala hypostylowa prowadzi do mniejszej, a za nią znajduje się sanktuarium. Niestety tylko na widokówkach i zdjęciach z folderów możemy podziwiać wnętrze. Zakaz fotografowania dotarł i tutaj. Pomimo swojej prostoty, pierwsza sala wywiera duże wrażenie z uwagi na 8 posągów Ramzesa II stojących przy filarach w pozie Ozyrysa z berłem. Świątynia jest tak wykuta w skale, że co roku 22 lutego i 22 października, w dniu urodzin i koronacji Ramzesa, pierwsze promienie wschodzącego słońca oświetlają święty kwartet, a przynajmniej trzech bogów, gdyż czwarty, ptah, stwórca, pozostawał w cieniu. Na północ od świątyni Ramzesa znajduje się znacznie mniejsza świątynia, zbudowana na cześć jego ukochanej żony Nefretari. Świątynia jest poświęcona bogini Hator, najbliżej związanej z egipskimi królowymi. Fasada tej świątyni również jest ozdobiona olbrzymimi posągami o wysokości 10 metrów. Cztery przedstawiają Ramzesa II, a dwa jego żonę. Jest to jedyny wypadek w starożytnej sztuce egipskiej, aby przedstawienie żony faraona było tej samej wielkości co władcy. Kanon przedstawiania postaci był jednoznaczny. Im bardziej znacząca osoba, tym większy wizerunek. W latach 50., kiedy postanowiono zbudować nową tamę na południe od Asuanu, pojawiło się niebezpieczeństwo, że wszystkie starożytne zabytki nad nubijską częścią Nilu zostaną zatopione. Egipcjanie mówili, że zatopią przeszłość, by ratować przyszłość. Ostatecznie zabytki uratowało UNESCO, a tę akcję z pewnością można zaliczyć do największych przedsięwzięć inżynieryjnych naszych czasów.
9 świątyń, w tym Abu Simbel, przeniesiono kamień po kamieniu i odbudowano tak blisko oryginalnego położenia, jak tylko to było możliwe. Kilka mniejszych świątyń podarowano krajom, które sfinansowały akcję. Dzisiaj świątynia z Dendery jest w Nowym Jorku, a Debod w Madrycie. Niewątpliwie najbardziej efektowną częścią akcji było przeniesienie świątyń w Abu Simbel. Wybrano propozycję szwedzkich inżynierów, aby ją pociąć i przenieść. Były i inne projekty, jak przykrycie szklaną kopułą lub obudowania specjalną zaporą. Kosztem 40 milionów dolarów świątynia została pocięta na 2000 ponumerowanych bloków o wadze 20 ton i odbudowana w odległości 200 metrów od jeziora, 65 metrów wyżej. Prace, którymi kierował profesor Kazimierz Michałowski, trwały 4 lata. W 1968 roku ponownie otwarto świątynię. Dopiero z tyłu możemy zauważyć, że są to sztucznie usypane zbocza, wewnątrz których wykonano betonową kopułę zabezpieczającą świątynię przed naciskiem skał. Idąc do autobusu, obowiązkowo musimy przejść obok licznych kramów i wykazać się dużą cierpliwością w stosunku do natrętnych sprzedawców. Ponownie jedziemy przez pustynię libijską. W południe temperatura znacznie rośnie, czego nie wytrzymują nasze autobusy i jedziemy bez klimatyzacji, a na zewnątrz 44 stopnie Celsjusza. Gdzieś tutaj mijamy znowu zwrotnik Raka. Szkoda, że do tej pory nic nie zrobiono, nawet niewielkiej tabliczki, obok której można by było sobie zrobić zdjęcie. Nie mówiąc już o wielkich, przeszklonych kompleksach gastronomiczno-turystycznych, które nie tak dawno spotkaliśmy na kole podbiegunowym w Norwegii czy Finlandii. A szkoda, bo frekwencja byłaby murowana. Po kilku godzinach jazdy jesteśmy w Asuanie. Mijając kolejny posterunek policji, wjeżdżamy na starą tamę asuańską, tuż nad pierwszą kataraktą. Tutaj właśnie można zobaczyć, jak nieżeglowny jest Nil. Zbudowana przez Brytyjczyków w latach 1898-1902 i później dwukrotnie podwyższana w celu zwiększenia pojemności, była niegdyś największą tamą na świecie. O wysokości 50 metrów i długości 2000 metrów. Posiada 180 śluz, które otwierano w okresie wylewu, a potem w miarę opadania wód rzeki stopniowo zamykano, zachowując na wpół naturalny cykl wylewów. Jesteśmy na terenie kamieniołomów północnych, w których wykonano większość obelisków i kolosów z czerwonego granitu, zdobiących starożytne świątynie. Stąd wyruszały na barkach w dół Nilu, by sławić chwałę potężnych faraonów. W części północnej do dzisiaj zachował się niedokończony obelisk, topornie ozdobiony i prawie zupełnie odcięty od podłoża, ale porzucony po odkryciu skazy w kamieniu. Ma 42 metry wysokości i waży 1168 ton. Gdyby został skończony, byłby to najwyższy i najcięższy obelisk, jaki kiedykolwiek wykonano. Archeolodzy przypuszczają, że miał stanąć w Karnaku jako bliźniak obeliksu Totmesa III, stojącego obecnie na Piazza San Giovanni w Rzymie. Ze śladów dłuta i porzuconych narzędzi odtworzono techniki stosowane w kamieniołomach za czasów faraonów, jak na przykład rozszczepianie skały za pomocą drewnianych klinów, szlifowanie powierzchni papką z piasku kwarcytowego czy obrabianie granitu diorytem, jedną z najtwardszych skał. W
W kilku miejscach obok obelisku można wczuć się w pracę ówczesnych rzemieślników. Archeolodzy przypuszczają, że prototypem obelisku były nieregularnie ukształtowane, pionowo ustawione głazy. Stopniowo obeliski nabierały dobrze znanej nam formy wydłużonej, kwadratowej iglicy zwężającej się ku górze. Obeliski były bardzo popularne w okresie Nowego Państwa. Stawiano je zwykle parami, przed świątyniami. Zawsze były opatrzone licznymi inskrypcjami upamiętniającymi zwycięstwa, jubileusze i inne godne uwagi wydarzenia. Inne państwa lubiły kolekcjonować królewskie, monolityczne obeliski. Asyryjczycy wywieźli dwa do Niniwy we współczesnym Iraku, Rzymianie co najmniej trzy do Rzymu, a Brytyjczycy zabrali jeden, by ozdobić nim hipodrom w Konstantynopolu. Współczesne państwa również odczuwały potrzebę, by ozdabiać swe stolice egipskimi megalitami. W XIX wieku kolejne obeliski zostały wywiezione z Aleksandrii i Karnaku do Nowego Jorku, Paryża i Londynu. Opuszczając kamieniołomy, powoli zbliżamy się do największego inżynieryjnego przedsięwzięcia współczesnego Egiptu – Nowej Tamy Asuańskiej. Po dojeździe od strony zachodniej wita nas ogromna wieża w kształcie kwiatu lotosu, wzniesiona dla upamiętnienia przyjaźni radziecko-egipskiej. Symbolizuje dobrą wolę i korzyści z budowy tamy, jak to pokazano na płaskorzeźbach w stylu realnego socjalizmu. Około roku 1952 stało się jasne, że Tama Asuańska nie jest już w stanie zaspokoić potrzeb Egiptu ani zagwarantować ochrony przed głodem. Nasser, były prezydent Egiptu, uroczyście zobowiązał się do budowy 6 km w górę rzeki nowej wysokiej Tamy, która miała zapewnić Egiptowi spokojną przyszłość, energię dla nowych gałęzi przemysłu i elektryczność w każdym domu. Gdy Bank Światowy pod presją Stanów Zjednoczonych odstąpił od obiecanej pożyczki, Nasser, chcąc zdobyć finanse na realizację przedsięwzięcia, znacjonalizował kanał Suezki i zwrócił się o pomoc do Związku Radzieckiego. Jednak budowa tamy trwała dłużej niż jego życie i epoka radziecko-egipskiej współpracy. Gdy Egipt pod koniec lat 80. zdecydował się zainstalować nowe turbiny o większej mocy, sprowadzono je z Ameryki. Najbardziej widocznym rezultatem budowy Wysokiej Tamy jest jezioro Nassera, ciągnące się przez prawie 500 km daleko w głąb Sudanu. To największy na świecie sztuczny zbiornik, którego głębokość sięga 180 metrów, a powierzchnia to 6000 km2. Podczas dekady suszy, gdy Nil opadł do poziomu nienotowanego od 350 lat, jezioro Nassera uratowało Egipt przed głodem, który zniszczył Etiopię i Sudan. Kiedy w sierpniu 1988 roku po wielkich opadach deszczu Nil wystąpił z brzegów, niszcząc Chartum, stolicę Sudanu, Wysoka Tama uratowała Asuan i Egipt. Nadal nie wolno filmować i robić zdjęć na tamie i w jej pobliżu. Tym cenniejsze są te, które oglądamy. Elity starożytnego Egiptu wiodły życie pełne przyjemności wśród zapachu kadzideł, wonnych maści i perfum wyrabianych z płatków i olejków kwiatowych. Perfumy są lubiane i dzisiaj. Turyści chętnie zapraszani są do specjalistycznych perfumerii, gdzie sprzedawcy chętnie pokażą zalety naturalnych olejków. Dobiorą zapach do rodzaju skóry, uraczą nas wszelkimi możliwymi zapachami. Więc Kasia wybrała akurat wodę dla mężczyzn, która nazywa się... Perfumiarze twierdzą, iż są w stanie odtworzyć każdy modny zapach zachodnich marek, a przynajmniej będą się starać nas przekonać, że tak jest. Do perfum można dobrać szklaną buteleczkę w tysiącach odcieni i kształtów.
Aby zachęcić klientów i zatrzymać ich troszeczkę dłużej, sprzedawcy chętnie proponują mocną parzoną kawę, wodę lub herbatę karkadę, robioną z suszonych płatków malwy sudańskiej. Ponieważ w Egipcie uważa się, że karkadę poprawia trawienie, często podaje się ją również przed posiłkiem. Krajobraz Nilu, gdzie można odnieść wrażenie, że czas zatrzymał się w miejscu, najbardziej docenia się podczas dłuższej podróży feluką. Rejs tradycyjną egipską łodzią żaglową o trójkątnym kształcie żagla to niezapomniane, wyjątkowe, często przez turystów uważane za jedno z największych atrakcji tego kraju. Asuan zawsze leżał na południowych kresach Egiptu. Stanowił jego bramę do Afryki. Miasto położone jest przy pierwszej katarakcie, czyli skalnym progu na Nilu. W sumie jest ich 6, ale pozostałe 5 znajdują się w Sudanie. Katarakty uniemożliwiają żeglugę rzeką, dlatego wszystkie statki musiały się tu zatrzymać. Asuan był ważnym centrum handlowym. W starożytności region ten nazywano Sund, ale później Koptowie nazwali miasto Suan, co oznacza handel. Arabska nazwa to Asuan. Karawany z południa dostarczały tutaj złoto, pachnidła, skóry lwów i gepardów, pióra strusi i kość słoniową, a także niewolników i niewolnice, najpierw dla faraonów, później dla haremów w Kairze. Asuan był również ważnym miastem garnizonowym, bazą wyprawy do Nubii i Sudanu. Na początku XX wieku napływ zamożnych turystów zmienił tradycyjną osadę w kopie miast francuskiej Riwiery. Kapitanem dwuosobowej załogi feluki jest typowy Nubijczyk, który sprytnie przedłuża rejs, aby jego pomocnik miał czas na sprzedanie turystom tradycyjnych wyrobów z drewna i kości. Tuż przy głównej ulicy miasta Kornisze znajduje się tradycyjny arabski suk. Wprawdzie nie można tu kupić takich niezwykłych towarów, jak kiedyś przywoziły karawany z Afryki, ale bazar jest ferią barw i zapachów. Warto tu poszukać przypraw, ozdobnych tkanin i tradycyjnych nubijskich wyrobów. Nadszedł kolejny dzień naszej podróży. Wczesnym rankiem z pokładu statku filmuje wschód słońca, którego promienie padają na zachodni brzeg. Kolory, cisza i atmosfera tego miejsca mówią same za siebie. Na skalnym zachodnim brzegu znajdują się grobowce dostojników. Na samej górze są to groby dygnitarzy ze starożytnego Sudanu, nieco niżej z czasów rzymskich. Najstarsze pochodzą z okresu Starego i Średniego Państwa. Kolejny dzień i kolejny rejs w Górę Nilu.
Tym razem płyniemy łodzią motorową, gdyż zdradliwe skały i silny prąd uniemożliwiają płynięcie tu feluką. Co jakiś czas do naszej łodzi dobijają na swych zwinnych łódeczkach mali chłopcy, którzy za niewielką opłatą śpiewają przeboje w różnych językach. Niestety w repertuarze po francusku, angielsku, hiszpańsku nie znalazł się żaden przebój z Polski. To jest abordaż normalnie. Dobijamy do niewielkiej wyspy, która znacznie różni się od pozostałych. Niemal zupełnie zasłonięta od strony miasta, mniejsza i bardziej zielona wyspa roślin. Zwana także wyspą Kitchenera. Generał i konsul Kitchener otrzymał wyspę w dowód wdzięczności za zbrojne czyny w Sudanie i pofolgował na niej swojemu zamiłowaniu do egzotycznych roślin, sprowadzając krzewy i nasiona nawet z Indii i Malezji. Piękny ogród botaniczny, obejmujący swym zasięgiem całą wyspę, to idealne miejsce na popołudniowy wypoczynek po zwiedzaniu innych ciekawych miejsc. Dodatkową atrakcją są przemykające wśród gałęzi kolorowe ptaki i białe czaple nilowe. Na wyspie obok szlachetnych palm królewskich o białych, gładkich pniach rosną oryginalne bombaksy, drzewa o kolczastych pniach, zwanych potocznie pędzle do golenia. Swoją nazwę zawdzięczają włóknom, z których wyrabiano pędzle. Zaraz obok kolejna niespodzianka – Kigelia pinnata, czyli drzewo kiełbasiane, którego charakterystyczne podłużne owoce do złudzenia przypominają kiełbasy. Kilka metrów dalej butelkowiec, przypominający butelkę. Szeroki, pękaty pień to olbrzymi zbiornik wody, przydatny w przetrwaniu pory suchej. Mangowiec, drzewo pochodzące z Indii, którego wiek ponad 300 lat nie jest rzadkością, a jego wspaniałe, smaczne owoce, wiszące na cieniutkich pędach, goszczą na naszych stołach coraz częściej. Idąc dalej możemy podziwiać drzewa sandałowe, tekowce, liczne palmy, bananowce, a wszystko to na tle żółtych wydm zachodniego brzegu. Mnogość drzew i krzewów na wyspie jest naprawdę imponująca. Wszystkie dla nas są nowe, oryginalne i zadziwiające. Na wzgórzu tuż nad przystanią wznosi się biały, kwadratowy budynek z kopułą pośrodku, w którym spoczywa szach Aga Khan III. Uważany kiedyś za najbogatszego człowieka świata. Urodzony w Pakistanie, 48. imam, czyli duchowy przywódca Isailitów. Z okazji diamentowego jubileuszu w 1945 roku otrzymał w prezencie tyle diamentów, ile sam ważył. Aga Khan lubił spędzać zimy w Asuanie. Po jego śmierci wdowa Begum Aga Khan, była francuska królowa piękności, osobiście nadzorowała budowę pięknego mauzoleum. Do swej śmierci w lipcu 2000 roku Begum co dnia kładła na sargowagu czerwoną różę, a gdy nie można było kupić kwiatów w Egipcie, przywożono codziennie świeży kwiat prywatnym samolotem z Paryża. Obecnie Begum spoczywa obok męża.
Ponownie podziwiamy odwagę małych Nubijczyków na swych łupinkowatych łódkach. Powoli Nil zmienia swoje oblicze. To już nie leniwie płynąca rzeka. Ostatkiem sił wyżyłowanego do granic możliwości silnika naszej łodzi płyniemy w górę rzeki. Mamy nadzieję, że damy radę, ale i sam kapitan, wnioskując z jego miny, chyba ma wątpliwości. Aż trudno uwierzyć, że te wspaniałe widoki są tak blisko. Na tle olbrzymich, piaszczystych wydm, których piaski wpadają prosto do Nilu, dziesiątki wielbłądów ze swoimi przewodnikami leniwie odpoczywają w cieniu drzew. Te piękne formacje skalne to czarny bazalt. W czasach faraonów wykonywano z niego rzeźby i posągi. Dzisiaj drobne figurki wzorowane na starożytnych wzorach, chętnie kupowane przez turystów. Powoli zbliżamy się do celu naszej dzisiejszej wycieczki. Przed nami jedna z nielicznych wiosek dumnej niegdyś Nubii. Choć ten kraj dzisiaj już nie istnieje, nadal żyją nubijskie plemiona. Do XX wieku żyły one nad Nilem, na południe od Asuanu. Ale po ukończeniu pierwszej tamy w Asuanie w 1902 roku Nubijczycy musieli porzucić swoje wioski. Gdy w latach 60. XX wieku powstała wielka tama w Asuanie, cały rejon został zalany. 100 tysięcy ludzi straciło dach nad głową. Wielu mieszkańców przeniosło się na północ, do Sudanu. Pozostali zamieszkali w okolicy Asuanu. Zgodną dla siebie wytrwałością odtworzyli swoje tradycyjne osiedla. Domy z cegieł i mułu mają zwykle kopułę lub łukowaty strop. Są tynkowane na biało lub malowane na niebiesko i ozdabiane wzorami wyrosowanymi w mule. Już tylko tutaj można dotknąć prawdziwego krokodyla, który został wytępiony w całym Egipcie. Nubijczycy znacznie różnią się swoim wyglądem od pozostałych Egipcjan. Wyższym wzrostem i ciemniejszym kolorem skóry. Mężczyźni noszą na głowach białe turbany lub kolorowe, robione na szydełku barwne czapeczki. Choć Nubijczycy dawno zostali zarabizowani, do dziś można spotkać rodziny i całe wioski mówiące językami nubijskimi. My trafiliśmy do szkoły, w której pani nauczycielka postara się nauczyć nas liczebników języka arabskiego. A jak jest to trudny język, przekonamy się za chwilę. Arabski jest językiem urzędowym w 23 krajach. Jednak w każdym z nich używa się odmiennego dialektu. Ze względu na rozległą produkcję muzyczną, filmową i telewizyjną, egipska odmiana tego języka jest zrozumiała w większej części arabskiego świata. Ten na swój sposób piękny i dekoracyjny język w piśmie jest zupełnie dla nas niezrozumiały i obcy. Zapisywane mogą być pojedyncze litery, sylaby lub całe wyrazy, a niektóre litery nie posiadają naszych odpowiedników.
Całość komplikuje forma zapisu z prawej do lewej, za wyjątkiem zapisu cyfr z lewej do prawej. Pomimo tych zawiłości w pisowni nie wszyscy pamiętamy, że stosowany obecnie system zapisu liczb dostał się do Europy od Arabów. Dlatego cyfry używane przez nas nazywamy arabskimi, mimo że są one pochodzenia hinduskiego. Do 9 cyfr hinduskich Arabowie dołożyli abstrakcyjny znak zero, zwany sifr, tworząc dziesiątkowy układ pozycyjny. Jednym z nurtujących władzę problemem jest analfabetyzm. 44% mieszkańców współczesnego Egiptu nie potrafi czytać ani pisać. Pomimo wprowadzenia w latach 60. obowiązkowej edukacji na poziomie podstawowym, do szkoły uczęszcza nieliczna grupa dzieci. W rodzinach nadal istnieje przekonanie, skoro ojciec, dziad i pradziad nie umieli czytać i pisać, dziecku też jest to niepotrzebne. Władze nie naciskają zbytnio na rodziców, zdając sobie sprawę, że brak możliwości wyegzekwowania grzywny za nieposyłanie dziecka do szkoły jest mało realny w biednych rodzinach. Wzdłuż zachodniego brzegu wyruszamy w dół rzeki. Po kilkunastu minutach zatrzymujemy się w miejscu, w którym czysty Nil zachęca do kąpieli. Nie wszyscy mają odwagę wskoczyć do przeraźliwie zimnej wody. Aż trudno uwierzyć, że Nil, praktycznie nie posiadający żadnych dopływów, płynący przez tereny pustynne, potrafi być tak chłodny. Opuszczamy to malownicze miejsce, pozostawiając za sobą karawany wielbłądów, fantastyczne żółte wydmy, czarne głazy bazaltowe i sympatycznych, gościnnych Nubijczyków. Z górnego pokładu naszej łodzi obserwujemy liczne wysepki, majestatycznie płynące feluki i jeden z najsłynniejszych hoteli świata – Old Cataract, wspaniałej pamiątki z okresu rozwoju turystyki. Hotel został otwarty w 1899 roku. Różowy budynek z mauretańskim wnętrzem, szerokimi i wysokimi korytarzami był scenerią dla wielu filmów. Wspaniałe położenie na skalnym wysokim brzegu przyciągało znane nazwiska filmu i polityki. Był tu Winston Churchill, François Mitterrand, Jimmy Carter, książę Karol z księżniczką Dianą i przede wszystkim Agatha Christie,
która tu napisała powieść Śmierć na Nilu w 1937 roku. Niestety, aktualnie wstęp na teren hotelu mają tylko goście. Naprzeciwko hotelu znajduje się najbardziej znana wyspa Egiptu – Elefantyna, zwana tak z powodu szarych głazów do złudzenia przypominających stado kąpiących się słoni. Na długo przed powstaniem Asuanu na południowym cyplu wyspy leżało miasto Sunt. Miasto było znane jako brama na południe. Było też ośrodkiem kultu boga Chnuma z baranią głową, twórcy ludzkości. Przy jednym z głazów, na którym wykute są kartusze faraonów, Totmesa III i Amenhotepa III, znajduje się jeden z najstarszych nilomierzy. Po stopniach wykutych w skale można zejść do komory na poziomie wody. Na ścianach wyryte są arabskie, rzymskie i staroegipskie liczby. Podziwiając wspaniały, egzotyczny Nil, powoli zbliżamy się do naszego statku. I tutaj też kończy się kolejny dzień naszej podróży. Zespół świątynny bogini Izydy na wyspie Agilka na Nilu jest jednym z najbardziej romantycznych zabytków egipskich i doskonale pasuje do otoczenia. Można się tam dostać tylko niewielką motorówką, co samo w sobie jest wspaniałym przeżyciem. Czterdzieści lat temu motorówki przypływały na wyspę File, na której pierwotnie stała świątynia z czasów ptolemejskich. Po zbudowaniu tamy asuańskiej pod koniec XIX wieku poziom Nilu podniósł się i przez 6 miesięcy w roku świątynia była zalana. Turyści pływali wiosłowymi łodziami i przyglądali się kolumnom i dziedzińcom przez przeźroczystą wodę. W latach 60. XX wieku, gdy pojawiła się groźba, że wskutek budowy wielkiej tamy świątynia znajdzie się pod wodą już na zawsze, wszystkie ruiny zostały rozebrane i kamień po kamieniu przeniesione na wyższą wyspę Agilka, której teren przekształcono w taki sposób, by przypominała File. Znaczenie File wzrosło w okresie Ptolemeuszów. Był to główny ośrodek kultu Izydy, do którego chętnie ciągnęli pielgrzymi z całego świata śródziemnomorskiego. Izyda miała tak wielu wyznawców, że świątynia przetrwała jeszcze przez kilka wieków po pojawieniu się chrześcijaństwa jako ostatni ośrodek pogaństwa. Świątynia została oficjalnie zamknięta w 550 roku. Pierwszy zabytek, który spotykamy po wejściu na teren zespołu, to fragment niewielkiej świątyni zbudowanej przez faraona Nektanebo I w 380 roku przed naszą erą. Jest to na wyspie najstarszy zabytek, z którego pozostał niewielki brukowany plac z szeregiem kolumn. Za świątynią rozciąga się duży dziedziniec, zamknięty dwoma rzędami kolumn. Kolumnada zachodnia jest lepiej zachowana, kapitele są pięknie rzeźbione, a każdy z nich jest trochę inny. Dziedziniec zamykają frontowe pylony świątyni Izydy, najważniejszego zabytku na wyspie. Pylony zbudował Ptolemeusz XII, faraon, który wzniósł równie efektowną bramę świątyni w Edfu, którą oglądaliśmy wcześniej. Pylony ozdobione są wizerunkami faraona pokonującego nieprzyjaciół z Izydą, Horusem i Hator. Dawniej przed pylonami stały dwa granitowe obeliski, obecnie pozostały tylko kamienne lwy. W
Wchodząc na pierwszy dziedziniec, po lewej stronie znajduje się dom narodzin, w którym faraonowie brali udział w rytuale z okazji narodzin Horusa, potwierdzając swoją pozycję ziemskich bogów. Gdy cesarz Justynian w 550 roku zakazał odprawiania na file rytuałów ku czci Izydy, Koptowie odprawiali tu nabożeństwa i wyryli na ścianie krzyże. Tutaj widzimy napis z czasów rzymskich. I bardziej współcześni nam mieli zwyczaj zostawiać po sobie ślady, czego przykładem jest Balzak. Bezpośrednio za drugim pylonem znajduje się niewielki, otwarty dziedziniec, niegdyś odgrodzony od sali hypostylowej. Uroczy rysunek Davida Robertsa ukazuje ten portyk w oryginalnych kolorach, jeszcze przed zalaniem świątyni wodami Nilu. Rozkwitające kapitele mają różne odcienie zieleni, z żółtymi kwiatami i niebieskimi pąkami. Szkarłatne i złote skrzydlate tarcze słoneczne unoszą się na suficie głównej nawy. Podobnie jak w innych świątyniach, w miarę zbliżania się do sanktuarium, przedsionki stają się coraz niższe i ciemniejsze. Na ścianach obok sanktuarium możemy podziwiać liczne reliefy przedstawiające sceny z bóstwami starożytnego Egiptu, między innymi Izydę karmiącą piersią małego Horusa. W murze okalającym całą świątynię znajduje się brama Hadriana, którą ozdobiono pięknymi reliefami. Z prawej strony Izyda, Neftyda i inni adorują młodego sokoła Horusa, wznoszącego się nad moczarami. Obok początki Nilu. Dla dopełnienia panoramy bogów związanych z mitem o Ozyrysie po wschodniej stronie głównego kompleksu znajduje się niewielka świątynia bogini Hator. Nieco na południe stoi najsłynniejszy zabytek File, kiosk Trajana, zwany łożem faraona. Został zbudowany około 100 roku za panowania cesarza Trajana. Tu przybywali władcy odwiedzający świątynię Izydy. Kiedy przenoszono świątynię z wyspy File na wyspę Agilka, przekształcono jej krajobraz tak, aby była identyczna jak poprzedniczka. Nowa File jest przepięknie położona wśród wulkanicznych skał wyrastających z błękitnego jeziora, ale nie spogląda już na znajdującą się naprzeciw poświęconą Ozyrysowi wyspę Biga, której zawdzięczała świętość. Wyspa ta to mityczne miejsce początków Nilu, tuż za pierwszą kataraktą, gdzie Bóg Hapi wylewa bliźniacze strumienie z jaskini pod wyspą. By zaznaczyć miejsce, gdzie pierwotnie znajdowała się świątynia, pozostawiono drewniane pale. Jeszcze rzut oka na uroczą świątynię i ponownie jesteśmy na statku, gdzie czeka nas kolejna niespodzianka. W promieniach zachodzącego słońca kończy się nasza podróż po górnym Egipcie. Tym razem znacznie szybciej z nurtem rzeki płyniemy na północ, do Luksoru. Po zwiedzaniu zasłużony odpoczynek. Czy można sobie wyobrazić piękniejsze chwile? Widoki niczym w kinie, przesuwające się za burtami statku. Drink na bazie toniku o dziwnym smaku. Prawdopodobnie głównym składnikiem jest woda z Nilu. Ale któż by zwracał uwagę na drobiazgi w takiej chwili? I basen przynoszący orzeźwienie.
Ponownie mijamy położoną nad samą rzeką świątynię w Komombo, w której czczono święte krokodyle. Pomimo znacznych różnic klimatycznych, jakie zaszły przez ostatnich kilka tysięcy lat, z południowego zachodu z Sahary nadal wieje gorący wiatr, zwany Khamsin. Szczególnie mocno odczuwalny jest w końcu marca, a jego nadejście zwiastuje gwałtowny spadek ciśnienia i równie gwałtowny wzrost temperatury. W Górnym Egipcie, zwłaszcza w Luksorze i w Filę, temperatura podnosi się do 48 stopni Celsjusza. Dzisiejsze powiewy to tylko urocza namiastka marcowego Khamsina, zwanego również przez ludzi pustyni Merissi. Mamy nadzieję, że zabawa w Titanica będzie tylko zabawą, a nasza zacna Rosetta dowiezie nas szczęśliwie do Luksoru. Ponownie mamy przyjemność zasiąść do stołu, na którym pojawiają się popularne w krajach muzułmańskich nadziewane warzywa, zwłaszcza bakłażany i papryka, jedzona na gorąco lub na zimno. Często są również spożywane nadziewane liście winogron. Farsz robi się z ostro przyprawionego mielonego mięsa, ryżu, pomidorów, cebuli, mięty i cynamonu. Po obfitym posiłku szybka zmiana stroju i ruszamy na wieczór arabski. Skuszeni nagrodami w formie drinków, z powodzeniem bierzemy udział we wszystkich zabawach i konkursach. W dzisiejszym muzułmańskim Egipcie alkohol piją wyłącznie turyści. Muzułmanin, zgodnie z Koranem, ma zakaz spożywania napojów alkoholowych. Aż trudno uwierzyć, że to właśnie tutaj, w Egipcie, kilka tysięcy lat temu produkowano już piwo. Technika wyrobu była dość prosta, ale i skuteczna. Zboża takie jak proso, jęczmień i orkisz były grubo mielone, po czym formowane w bochenki i pieczone, co pozwalało na ich przechowywanie i transport. Aby uzyskać piwo w postaci płynu, należało połamać bochenki i pozostawić na kilka dni w wodzie dla przefermentowania. Otrzymywany napój nie przypominał dzisiejszych klarownych i pieniących się piw. Był mętny i ciemny, gdyż zawierał zawiesinę nierozpuszczalnych resztek ziarna. Składany często w świątyniach jako dar dla starożytnych bogów Egiptu, z czasem został nazwany napojem bogów. Do dzisiaj ta nazwa nic nie straciła na swej aktualności. Przełykając niezłe egipskie piwo, przyglądamy się zabudowie i toczącemu się życiu nad brzegami Nilu. Zdecydowana większość domów jest niedokończona, co ma związek z podatkami.
Domy w fazie niekończącej się budowy z wystającym metalowym zbrojeniem przez lata straszą swoim wyglądem. Mieszkańcy w miarę powiększania się rodziny dobudowują kolejne piętra, pozostawiając niezbędne elementy, by dobudować następne piętro. I dzięki temu przez lata wszystko w Egipcie jest w fazie budowy. Życie Egipcjan jest nierozerwalnie związane z Nilem. Nad Nilem wykonuje się większość codziennych czynności. Nil daje wodę do picia i nawadniania. W Nilu łowi się ryby, a na jego brzegach hoduje zwierzęta. Tutaj Egipcjanie się rodzą, żyją i umierają. Dopływamy do Luksoru. Tutaj kończy się nasz rejs i przygoda z najdłuższą rzeką świata i starożytnymi zabytkami górnego Egiptu. Za wyjątkiem jednej, świątyni luksorskiej. Świątynia, która znajduje się dziś w centrum Luksoru, stanowiła kiedyś serce Teb, starożytnej stolicy Egiptu. Zbudował ją Amenhotep III, faraon XVIII dynastii, za którego długiego panowania Egipt osiągnął szczyt swojej potęgi. Świątynia zachowała się w doskonałym stanie. Przez lata pokryta była piachem, na którym powstała wieś. Gustave Flaubert, który był tu na wakacjach w 1850 roku, opisywał chaty zbudowane pomiędzy kapitelami zagrzebanych kolumn i kury gnieżdżące się w wielkich kamiennych kwiatach lotosu. Prace wykopaliskowe rozpoczęto w 1885 roku i do dziś ich nie zakończono. Do świątyni dochodzi się aleją sfinksów, która ciągnęła się 3 km aż do świątyni w Karnaku. Aleja kończy się przy dwóch ogromnych pylonach wzniesionych przez Ramzesa II, wielkiego faraona i budowniczego starożytnego Egiptu. Po obu stronach wznoszą się posągi przedstawiające władcę siedzącego na tronie i pojedynczy obelisk w wysokości 25 metrów. Do 1835 roku były tu dwa obeliski z reliefami o szczytach pokrytych elektronem. Jeden z nich jednak zabrano i umieszczono na paryskim placu de la Concorde. U podstawy każdego pylonu znajdowały się cztery pawiany z psimi pyskami, szczycące się wzniesionymi fallosami, dopóki pruderyjni Francuzi ich nie odrąbali. Za pylonami jest dziedziniec Ramzesa II, otoczony podwójnym rzędem kolumn zakończonych pąkami papirusu. Po przeciwnej stronie na szczycie kolumnady umieszczono niepasujący do otoczenia meczet Abu al-Hadża. Ludność wymogła na archeologach, którzy prowadzili tu prace wykopaliskowe i zburzyli wiejskie zabudowania, by nie naruszyli meczetu. Należący do najstarszych tego typu budowli w mieście meczet, poświęcony lokalnemu świętemu, wciąż odgrywa ważną rolę w życiu tutejszej społeczności. Dzięki zachowaniu meczetu możemy ocenić, jak głęboko była zasypana starożytna świątynia. Część świątyni zbudowana przez Amenhotepa III zaczyna się od wielkiej procesyjnej alei kolumnowej. Jest tutaj 14 kolumn o wysokości 20 metrów i prawdopodobnie one zainspirowały budowniczych jeszcze potężniejszej sali hipostylowej w Karnaku. Budowę dokończył wnuk Amenhotepa III, Tutenchamon, który dodał również zewnętrzne mury z płaskorzeźbami przedstawiającymi święto Opet.
Największą atrakcją świątyni jest dziedziniec Amenhotepa III, zamknięty z trzech stron kolumnami w kształcie wiązek papirusu. W starożytnym Luksorze odbywały się jedne z najważniejszych świąt ku czci stworzyciela świata, Amona. Co roku podczas święta Opet kapłani świątyni w Karnaku przenosili posąg Amona i pozostałych dwóch bóstw lokalnej triady, żony Amona, bogini wojny Mut i ich syna, boga księżyca Honsu, w ceremonialnych barkach do świątyni w Luksorze. Święto poświęcone było dorocznemu wylewowi Nilu. Po przybyciu umieszczano bogów w ich kaplicach i rozpoczynały się uroczystości. Następnie posągi wracały do Karnaku rzeką pod eskortą barki samego faraona. Jesteśmy w sali hipostylowej z czterema rzędami kolumn, która prowadzi do przedsionka świątyni i przykrytych wewnętrznych sanktuariów. W IV wieku naszej ery rzymscy legioniści zamurowali wejście do wewnętrznej świątyni i otoczyli ją umocnieniami. Otynkowali również reliefy z czasów faraonów i zamienili portyk na kaplicę, w której miejscowi chrześcijanie musieli wybierać pomiędzy męczeństwem a wiernością cesarskim kultom. Szczególnie pięknie jest tu wieczorem, gdy oświetlone pomarańczowym światłem kolumny odcinają się wyraźnie na tle turkusowego nieba, a świątynia nabiera życia, jak przed wiekami. Większość obsługi na statku to Nubijczycy. Ich proste melodie z falującym rytmem, wybijane na płaskim bębnie zwanym duf, wyraźnie pokazują nam afrykańskie korzenie Nubii. Wracamy w krąg islamu, a właściwie jego mitycznej odmianie, sufizmu, odznaczającego się nieortodoksyjnym podejściem do modlitwy. Znani Europejczykom jako tańczący derwisze wirują pod wpływem hipnotycznego rytmu wygrywanego na bębnach, piszczałkach, powiewając kolorowymi spódnicami. Pierwotnie taniec miał wprowadzać ich w trans i umożliwić połączenie z Bogiem. Być może widowisko nie jest zbyt autentyczne, ale to warty uwagi spektakl. Jesteśmy pod wrażeniem. Jednym z charakterystycznych i niezmiennie kojarzonych z Orientem jest taniec brzucha. Jest to oryginalna sztuka egipska. Malowidła w grobowcach stanowią przekonujący dowód, że taniec brzucha pochodzi z czasów faraonów. W średniowieczu uprawiały go wędrowne grupy tancerek.
Kobiety tańczyły w workowatych spodniach i luźnych bluzkach, czasami rozpiętych do pępka. Często były to prostytutki. W latach 20. XX wieku dzięki filmom tancerki z nocnych klubów trafiły na ekrany. Mimo sławy i bogactwa gwiazd, taniec brzucha wciąż nie jest uważany za sztukę godną szacunku, zwłaszcza przez fundamentalistów islamskich. Na początku lat 90. pod presją tancerki nosiły ubrania zakrywające brzuch, ale dziś wszystko wróciło do normy. Wszystkie tancerki prezentują wysoki poziom, choć ich rysy twarzy najwyraźniej wskazują, że bliżej im do Rosji niż Egiptu. Ponownie przemierzamy spaloną słońcem pustynię arabską, a w przerwie za niewielką opłatą aparaty i kamery w ruch. Przed nami ku zachwycie dzieci. Beduinka w charakterystycznym stroju, osiołek, mała kózka i kilka wielbłądów. Ponownie jesteśmy w nieustannie budującej się Hurgadzie, a więc delikatny drinczek, by powstrzymać zemstę faraona, z którą już kilku naszych przyjaciół przegrało, spędzając w najlepszym przypadku godziny w toalecie. Hurgada to miasto, które żyje wyłącznie z turystyki. W ciągu dnia turyści szukają rozrywki na plażach. Nocą wypełniają liczne restauracje, bary oraz krzykliwe centra handlowe z pamiątkami. Szorty i koszulki z krótkimi rękawkami są akceptowanym strojem, a hity muzyki zachodniej zagłuszają wezwania do modlitwy. Łatwiej tu o hamburgera i pizzę niż falafel i kebab, a w jadłospisach pojawiają się nawet takie dania jak barszcz i pierogi. Efekt ogromnego napływu Rosjan, którzy po rozpadzie Związku Radzieckiego zaczęli przyjeżdżać tu na wakacje. Spożycie alkoholu w Hurgadzie jest większe niż we wszystkich miastach i wsiach Egiptu razem wziętych. Nie wyłamujemy się spod ogólnego trendu przebywania turystów w restauracjach i my siadamy na matach położonych na ziemi i zamawiamy piwo i szisze. Szisza lub fajka wodna to nieodłączny element egipskiego życia. Powszechnym widokiem w kawiarni lub na ulicy są mężczyźni oddający się przyjemności pykania fajki. Kiedyś wyłącznie rozrywka starszych mężczyzn. Dziś szisza przeżywa renesans popularności. Na pewno zapach wydobywający się z fajki wodnej to jeden z najprzyjemniejszych aromatów Egiptu, który za każdym razem kojarzyć się nam będzie z tym krajem. Tutaj kończy się nasz kolejny dzień podróży po Egipcie.